Szczyć Boże, jednak drugie powitanie może mieć miejsce w tym pięknym goście wieczora. Bardzo serdecznie witamy Państwa przybyłych na koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie. W dzisiejszym koncercie wezmą udział uczniowie ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Krośnie. Na tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich wykonawców, nauczycieli oraz rodziców naszej szkoły, którzy są także wśród nas, Państwu z Łupkowa, z Nowego Łupkowa, za zaproszenie nas do tej miejscowości, za możliwość koncertowania. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc nam jest najbardziej bardzo miło, że możemy my, tutaj niektórzy jako dzieci, młodzież, sprezentować taki muzyczny upominek dzieciom z Łupkowa oraz rodzicom i nauczycielom. Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom klasy nauczycielskiej ze szkoły w Łupkowie. W dzisiejszym koncercie, jak już powiedziałam, wezmą udział uczniowie chórzyści oraz członkowie orkiestry. Najpierw usłyszycie Państwo orkiestrę smyczkową ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Krośnie pod dyrekcją pani Magdaleny Sokołowskiej-Fary. Na początku orkiestra wykona serenadę Edwarda Elgara. Był to kompozytor, który żył w XIX wieku. Jest to serenada o charakterze romantycznym. To na razie pierwszy utwór, a kolejne będę zapowiadała sukcesywnie. Życzymy bardzo miłego odbioru i ciepłych wrażeń. Thank you.
A teraz orkiestra smyczkowa szkoły drugiego stopnia zagra dla Państwa pierwszą część koncertu skrzypcowego Zima Antonia Vivaldiego. Był to czołowy reprezentant epoki baroku, mistrz gry skrzypcowej, wirtuos. No i człowiek, który nie dość, że w ogóle ksiądz, to jeszcze wspaniały muzyk i kompozytor. Dzień tą rolę, przepraszam bardzo, partię solową w koncercie Zima wykona Zosia Trybus w klasy szóstej, a dyryguje pani Magdalena Sokołowska-Fali.
Teraz usłyszymy utwór typowy klasyczny. Będzie to serenada G-dur, Eine kleine Nachtmusik, mała nocna muzyka. Muzykę łatwą, lekką i przyjemną i nie tylko. Komponował jeden z mistrzów epoki klasycznej, Wolfgang Amadeusz Mozart. Usłyszycie Państwo pierwszą część z tej serenady, Allegro. Bardzo serdecznie zapraszam. Thank you.
A teraz powrócimy znowu do Vivaldiego. Przedtem słuchaliśmy koncertu skrzypcowego Zima, a za chwileczkę koncert skrzypcowy Lato. Jako że lato się zbliża wielkimi krokami, dzisiaj jest taka pogoda, jaka jest, dobrze, że jest taka, że nie pada. Miejmy nadzieję, że lato to Vivaldiego dostarczy Państwu miłych wrażeń. Spróbujmy doszukać się ilustracji muzycznej w tym utworze. Thank you.
Letnia burza się skończyła, a teraz będzie coś współczesnego. Bardzo proszę chór o zajęcie swoich miejsc. A suitę tę skomponował, napisał kompozytor warszawski Andrzej Bożyn. Napisał ją do słów, do wierszy, 8 wierszy Danuty Pawiłow, poetki, która pisała dla dzieci. Suitę dla niegrzecznych dzieci. W dniu dziecka nie powinnam tak mówić. To jest Była sobie dziewczynka, potem jest Jana Cztyń, więc będzie coś bardzo śmiesznego, wesołego. Potem raz chomik marchewkę wcinał, nocny Marek, kto pójdzie pierwszy do łóżka. Potem mamy Kubę Bubę, gruby brzuch. I ósma piosenka to oberek połączony z kujawiakiem, dylu, dylu na badylu. Życzymy wszystkim Państwu miłych wrażeń. Życzę naszym dzieciom powodzenia. Bardzo proszę, przyjmijcie oklaskami, bo są troszeczkę i orkiestra smyczkowa pod dyrekcją pani Magdaleny Sokołowskiej-Farni.
Do sami rysu!
I w ogóle to zaproszenie do Łuczowa. I się bardzo Pani śpiewa. Macie Państwo świetną akustykę w tym kościele. Bardzo dziękujemy. Bardzo, mam nadzieję, że się podoba. A jakie wrażenie? Dziękujemy bardzo. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie jeszcze raz. Myślę, że jak przyjdziemy następnym razem do Państwa, to spotkamy trochę więcej osób w kościele, ale za tych, którzy są dzisiaj serdecznie, naprawdę dziękujemy. Bo pierwsze koty za płoty, jak to mówią, tak? Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za tę ucztę dla uszu i dla ducha. W imieniu wszystkich dzieci z Łupkowa, tych małych i tych większych, bardzo dziękuję za piękny występ, no niesamowite talenty, które pokazaliście i życzymy wam sukcesu, aby to rozwijać, to co macie. To jest także dar Boży. Więc to was zaprowadzi daleko, wysoko, tylko tego się trzymajcie. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i zachować.